Zbigniew Bujak, technik elektroenergetyk. Ma 35 lat, żona Wacława. 21 sierpnia 1981 roku w Ursusie stanął na czele Komitetu Solidarności ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża. W czasie stanu wojennego skutecznie ukrywał się do roku 1986. Jest legendą Solidarności. Ostatnio opowiedział się za kandydaturą Stanisława Wyganowskiego na fotel prezydenta Warszawy, sam przenosząc swoje ambicje w tym względzie na przyszłą kadencję. 100 pytań do Zbigniewa Bujaka. Specjalna okazja, jak zawsze wolę się z lekka przyozdobić. To mi porządkuje moją zawsze rozkręcaną koszulę. I osobowość? Tak, i tak dyscyplinuje, prawda? Się od wewnątrz. No to co, nie? Całkiem dobrze, czuję się zaszczycony. I tylko do jednej rzeczy nie mogę się przyzwyczaić, do zapinania ostatniego guzika. Mogę niestety. Nie. No, to już musi tak zostać. Wie pani, po 10 latach pracy fizycznej, podczas której to nie sposób nosić krawata, człowiek nie jest w stanie wytrzymać. O. Może być, tak? Czyli... No bardzo ładnie. O, nie będę miała pana okazji go dusić. Dobrze. No szkoda. Jeszcze to zapnę. O. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Dzisiaj w naszym studiu pan Zbigniew Bujak. Witamy pana. Jak wiemy, niedawno, ponad tydzień temu, zakończył się zjazd Solidarności, wokół którego było mnóstwo szumu ze zrozumiałych zresztą powodów. Stąd trochę także i stąd dzisiejsza wizyta naszego gościa. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze studio trochę nam odsłoni tajemnicę pańskiej osoby, bo był pan przez parę lat tym znikającym punktem dla naszego Urzędu Bezpieczeństwa. Może się przy okazji dowiemy, jak to było, no i jak to w ogóle jest dzisiaj. Proszę państwa, rozpoczynamy spotkanie ze Zbigniewem Bujakiem. Zanim przejdziemy do spraw bardzo poważnych, chciałam zapytać, czym się pan teraz zajmuje zawodowo i z czego pan żyje? Zawodowo zajmuję się działalnością społeczną. Także w tej chwili byłoby lekkim nadużyciem mówić o sobie prawdziwy robotnik, czy w ogóle robotnik, ale przepracowałem oczywiście 10 lat w przemyśle jako technik elektroenergetyk. W zasadzie żyję z nagrody imieniem Roberta Kennedy'ego. Wziąłem urlop bezpłatny z zakładu pracy. Fundacja imieniem Batorego, której jestem prezesem, zwraca mi koszty podróży, przejazdów. Ale to oczywiście nie wystarczy. No i jest pan poza tym, co trzeba podkreślić, przewodniczącym Warszawskiego Porozumienia Komitetów Obywatelskich, tak, Solidarności. Ale tam już, prawda? Naprawdę nikt tam nie bierze, tak, żadnych honorariów. Z tego się nie da żyć. Proszę pana, czy mamy do czynienia z przyszłym szefem Urzędu Ochrony Państwa, ponieważ jak wieść gminna niesie, był pan specjalnie szkolony w Holandii i w Belgii na tym właśnie, dla objęcia tego właśnie stanowiska. Czy pan jako były spadochroniarz, doskonale radzący sobie w trudnych sytuacjach, jest właśnie kimś takim? Nie. To zwykła plotka i nie warto się nad nią nawet pewnie dłużej zatrzymywać. Choć zdarzyło mi się, że po zrobieniu prawa jazdy, kiedy przejechałem na czerwonych światłach, natychmiast zatrzymała mnie policja drogowa i puściła. Jak sądzę, podejrzewali, że coś jest na rzeczy w tej plotce i woleli nie zaczynać. Gdy chodzi zaś o moje sukcesy w ukrywaniu się, no nie, to ja ich sobie nie zawdzięczam. Wracając właśnie do tej sprawy, ja byłem w 6 Pomorskiej ówczesnej brygadzie powietrzno, dywizji powietrno-desantowej i żołnierz Gdzie? Wolności w Krakowie. W Krakowie. W 16? Nie, w 6. Ja pan, wiem, pan był właśnie wówczas żołnierzem, wspominają pana tam jeszcze. I w momencie, kiedy się pan ukrywał i żołnierz wolności pana rzeczywiście postponowywał co jakiś czas, cytuję taki tytuł, człowiek z plastiku, wszyscy dowódcy tak cichcem mówili, no nasz człowiek uciekł, był dobrze szkolony, ukrywał się. Pamiętałem, że był pan właśnie pancerniakiem zrzucanym na spadochron. Myśmy byli z pana, że dobrze. Tak, właśnie. Szósta Pomorska pomogła mi to, że w niej służyłem, w dwóch rzeczach. Po pierwsze, ja tam byłem kapralem, później starszym kapralem, co ja myślę, że już żołnierze mniej więcej wiedzą, co to oznacza, ale nie, myślę, że sporo w tym awansie wiedzy po prostu i umiejętności, pomogła mi w dwóch rzeczach. Po pierwsze, we współpracy z większym zespołem ludzi. Ja po prostu dowodziłem, szkoliłem młody rocznik, dowodziłem działem samobieżnym,
i musiałem zdobyć autorytet, mając tylko pół roku służby, u żołnierzy, którzy mieli już półtorej roku służby. To trudne było. I pomogła mi jeszcze w jednej rzeczy, mianowicie w podejmowaniu decyzji. Z samolotu trzeba wyskoczyć w powietrze, to 700 metrów powietrza, i trzeba w to skoczyć. I to jest pewien typ decyzji. I ten typ decyzji pozwolił mi podjąć później w stanie wojennym decyzję, w którym momencie uciekam. Proszę pana, dla większości Polaków w stanie wojennym był pan i symbolem, i mitem, i legendą. Tym bardziej, że to, co do nas docierało najczęściej jeszcze z przekazów oficjalnych, wiadomo, jakie było. W 1986 roku perspektywy napisały tak o pana zatrzymaniu. Przebieg akcji był błyskawiczny i precyzyjny. 31 maja bieżącego roku, w kilka minut po godzinie 5 rano, do mieszkania na piętrze w budynku przy ulicy Gandiego w Warszawie wkroczyła grupa specjalna Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bez trudu obezwładniono całkowicie zaskoczonego mężczyznę, zanim dobiegł do drzwi. Zrezygnowany nie stawiał oporu. Na pytanie oficera dowodzącego akcję, czy nazywa się Zbigniew Bujak, oświadczył jednak nie bez ironii: musicie mi to udowodnić. Jak to było naprawdę? No proszę, prasa nie kłamała. Tak było, tak było. Rzeczywiście oporu nie stawiałem. Wydaje mi się, że w pierwszym zetknięciu z tym pierwszym człowiekiem, który wpadł do pokoju, ja próbowałem się chyba bić, ale on miał 2 metry, ogromny, potężny, więc szybko zrezygnowałem z tych wielkich ambicji, żeby jeszcze uciec. I później on nawet mówił, że ja go pobiłem. Ja mu wtedy powiedziałem, że ja przed sądem się nie będę zapierał, bo jak go pokażą i powiedzą, że ja go pobiłem, to będzie to dla mnie wielki atut na przyszłość. Był pan całkiem inny wtedy, z brodą. O, ten pan z brodą. I jeszcze był okulary. I to był pan. Tak, tak. Całkiem inny. Właśnie. Właśnie, ja mam, po pierwsze, mam dość typową twarz. W zasadzie każdy, kto ma piwne oczy, napisane wzrost wysoki i zdjęcie w okularach, każdego takiego człowieka mogę wziąć dowód i posługiwać się nim. Jestem tam bardzo podobny. To mi bardzo ułatwiało ukrywanie się. Identyfikowano mnie różnie. Wiem, że mi, zdaje się, badano rozstaw oczu, później sprawdzano linie papilarne. Nie wiem, jakie tam jeszcze czyniono zabiegi. W każdym razie było to rzeczywiście pro forma. To było pro forma. Oni wiedzieli. A proszę pana, tak. Czy podczas pańskiego ukrywania się były takie momenty, że czuł pan na sobie, na swoich plecach oddech Służby Bezpieczeństwa i była wtedy też opinia, że władza niejako panu pozwala się ukrywać, ale kontrolują pana wszelkie ruchy? Proszona były przynajmniej 2 momenty, o których wiem na pewno, w których raz po prostu znaleźliśmy się na celowniku i Służba Bezpieczeństwa już nas obserwowała. Ale wtedy przygotowywane było spotkanie Komisji Krajowej i oni postanowili nas capnąć wszystkich naraz. I tutaj wcześniej, wszędzie każdy ma swoich ludzi, uprzedzono nas, że ten i ten człowiek, który jest w orbicie ludzi pomagających nam, jest agentem kontrwywiadu wojskowego. I na tydzień przed spotkaniem krajowym przygotowany mieliśmy cały mechanizm urywania się obstawie. Urwaliśmy się, zmieniając ludzi, mieszkania, wszystko. I wyszliśmy, jak mówię, niejako spod noża. I był drugi przypadek, kiedy również najprawdopodobniej z podsłuchu zorientowano się, w jakim obszarze ja się znajduję. Spotkałem się z kimś i myślę, że później po tym nastąpiła lokalizacja obszaru. I tam zorganizowano ogromną obstawę. I znów jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa powiadomił, co ciekawe, między innymi powiadomił przez księdza Jerzego Popiełuszko. Przyszedł do niego, powiedział, że księdza, jak znam tylko księdza, jeżeli Bujak jest na Lazurowej, a to tam było, to znaczy, że to jest obstawa na niego. Jeżeli ksiądz ma możliwość przekazać informację, proszę przekazać. Dostałem ją niedługo później i rzeczywiście udało nam się wyjść znowu prawie spod noża. Czy wie pan, kto to był w końcu, ten oficer? Nie wiem, do tej pory nie wnikałem. Myślę, że może z czasem się spotkamy, może się jakoś poznamy. Natomiast powiem, że żeby się ujawnić. Ja oczywiście nie znam szczegółów i nawet się już umawialiśmy z generałem Kiszczakiem, że kiedyś
wypijemy po pół litra na głowę i sobie powiemy, jak to było naprawdę, ale jeszcze się z tym wstrzymuję, jeszcze czekam. Czy zdarzało się panu, kiedy pan się ukrywał, korzystać z pomocy osób zupełnie przypadkowych, zwracając się na przykład do ludzi na ulicy albo pukając do cudzych drzwi, prosząc o pomoc? Czy były takie sytuacje? Zdarzyło mi się raz w sytuacji bardzo dramatycznej, kiedy właśnie schwytany przypadkowo i kiedy nierozpoznany miałem tą właśnie okazję uciec. Przebiegłem mniej więcej 400-500 metrów, dopadłem do samochodu, w którym siedziały dwie kobiety. Bardzo zresztą interesujące. Poprosiłem je o pomoc. Powiedziałem, że muszę uciec. Goni mnie służba bezpieczeństwa, żeby mi pomogła. One zakręciły szybę i zamknęły drzwi. Ja jeszcze raz się do nich zwróciłem o pomoc. One milczały, więc ja ruszyłem biegiem dalej. Później sobie zdałem sprawę z tego, że oczywiście ja zareagowałem idiotycznie, a one zareagowały normalnie. Jest minus 10, jakiś facet w koszuli biegnie, zmordowany, wyglądać musiałem strasznie po 400 metrach sprintu, to jest średni dystans, najbardziej morderczy. Dopadam do samochodu i chcę, żeby one mnie wpuściły do środka. To idiotyczne. Nie wolno było czegoś takiego zrobić. Gdybym ja jeszcze powiedział, że nie wiem, że żona rodzi w szpitalu, że mnie podwiozły, no to może by jeszcze zrozumiał, ale gdzie? Ktoś mnie goni, prawda? Nie, nie, to podejrzana sprawa, może morderca. Więc one zareagowały normalnie. Ja, dla mnie to już była nauczka, żeby w inny sposób zwracać się o pomoc. I to był w zasadzie jedyny przypadek. Poza tym, za każdym razem były to osoby przez kogoś polecane. Ja mam takie pytanie. Czy ta właśnie cała legenda podziemiowa, która jest z panem związana, czy ona panu momentami nie ciąży? Bo jest taka opinia po prostu, że Zbyszek Bujak, owszem, komandos, facet, który kiwał UB i tak dalej, ale teraz czas takich ludzi już się skończył. No i co Zbyszek Bujak chciałby robić, znaczy co myśli o sobie teraz i co myśli o tej swojej właśnie legendzie? Czy to nie jest zbyt ciężkie? Nie wiem, ona mi o tyle nie ciąży, że ja do niej nie wracam chętniej. To nawet od wielu, od długiego czasu są to pierwsze pytania, pierwsza rozmowa na ten temat. Ja niechętnie rozmawiam. Ciąży mi jeszcze w jeden sposób. Ja właśnie mówiłem, ja ten swój, te 4,5 roku to nie jest mój sukces, ani jakichś moich specjalnych umiejętności. To w zasadzie jest organizacyjny sukces dwóch kobiet. Ewy Kulik i Heleny Uczywo. Dwie kobiety, które znakomicie rozumiały mechanizm działania Służby Bezpieczeństwa, inwigilacji i umiały przeciwko temu mechanizmowi zastosować taką procedurę ukrywania się i pracy, że okazało się to być bezpieczne w tak długim czasie. Genialne. Niestety nie byłam jedną mężczyzną. Przez blisko 5 lat pan się ukrywał. Ja chciałbym zapytać, czy to nie nastąpiły jakieś zmiany w pana psychice, kiedy pan wrócił do normalnego życia? Czy ten powrót do normalnego życia był dla pana trudny? To w ogóle na mnie odcisnęło jakieś piętno, wie pan, nie, myślę, że tak. Ale to musiałby opisać ktoś, kto mnie obserwował z boku. Jedna rzecz, na pewno, jednej rzeczy się na pewno nauczyłem. Mianowicie ja, mieszkając u ludzi, u różnych bardzo ludzi, ja mieszkania zmieniałem co miesiąc. Mieszkałem z reguły w jakimś pokoiku i w zasadzie większość czasu w nim spędzałem. Ja oczywiście chodziłem po mieście, jeździłem tramwajami i autobusami, ale większość czasu spędzałem jednak w tym pomieszczeniu, pisząc, czytając. I do tego ja się musiałem, byłem zmuszony to robić, przywykłem. To mi bardzo, bardzo później pomogło przez te 3 miesiące w celi, ciasnej celi, wąskiej. No właśnie, w książce... Jakie doświadczenia pozytywne z tych kilku lat w podziemiu wynikają dla polityka, działacza społecznego dzisiaj, w obecnej naszej sytuacji? Co dobrego z tych lat można było wyciągnąć? Wie pan, to myślę, musiałbym pokazać w dwóch planach, czy może nawet bardziej w dwóch dziedzinach. Pierwsza to to, że musiałem przetrzymać ogromnie długi jednak czas takich czasu, w którym ogromna ilość ludzi wątpiła, czy to, co robimy, jest sensowne, czy jest politycznie sensowne. No bo moralnie to powiedzmy, ale w polityce się moralność nie liczy. Czy to nasze trwanie skończy się politycznym sukcesem? Ja oczywiście trwałem w tym, byłem przekonany, że tak. Jest drugi plan, o którym chciałem powiedzieć, bo on jest, myślę, dla mnie osobiście strasznie ważny. Mianowicie, ja się ukrywałem. Ja musiałem
korzystać z pomocy ludzi. I miałem dużo czasu na czytanie i zastanawianie się. I to było moje pierwsze zetknięcie w zasadzie z problemem, który gdzieś tam wszyscy powinniśmy znać. Mianowicie ja się zacząłem zastanawiać nad losem ukrywających się Żydów w czasie II wojny światowej. I to było dla mnie ogromne doświadczenie, bo ja sobie zdawałem sprawę, że ja tylko dotykam tego problemu. Ja jestem wśród swoich. Nie ma tego zagrożenia, które musiało być. A jednak, jak się dowiadywałem, że ktoś odmówił mieszkania, to był odbierane jako straszny ból. I teraz sobie dopiero uświadomiłem, jak to musiało wyglądać w czasie wojny wobec właśnie całego narodu żydowskiego. I to jest to, z czym ja wyszedłem i nad czym cały czas się zastanawiam. Ja jeszcze tego nie przeżyłem do końca. Moralność i polityka są różnymi sprawami, tak to zrozumiałem. No, pozwoli pan, że będę miał inne zdanie. Myślę, że jest to po prostu opis pewnej sytuacji faktycznej, charakterystycznej dla systemów totalitarnych. To jest oczywiste. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy się z tym zgadzać czy to akceptować. Ale to jest drobiazg. Oczywiście chciałbym zadać pytanie. Nawiążę tutaj do pana słów o tym, jak określano robiono namiary obszaru, w którym pan się porusza. Chcę nawiązać do tego zwrotu tylko czysto formalnie. Chcę pana zapytać, w jakim obszarze pan się porusza dzisiaj? Czy pan się porusza w obszarze politycznym, czy związkowym? Myślę, że coraz mniej, prawda? Czy też jeszcze innym? Jest pan wymieniany jako lider tej opcji samorządowej, prawda? W ramach komitetów obywatelskich? Ale sądzę, że to jeszcze nie wyczerpuje pana osobowości i pana ambicji. Powiedziałbym, zaostrzę to pytanie. Czy pan jeszcze czuje się działaczem związkowym, czy już tylko działaczem politycznym? Wie pan, nie chciałem, żeby to zabrzmiało wymijająco. Czuję się działaczem społecznym, cokolwiek to znaczy. Kiedy był czas, kiedy potrzebny był bardzo związek i przede wszystkim związek i ta działalność związkowa, byłem nim. Teraz i powiem więcej, ja w zasadzie najbardziej czuję się działaczem Solidarności. I to, co to dla mnie oznacza? Dla mnie to oznacza, że udało nam się w Polsce w zasadzie na pewnej politycznej, społecznej pustyni powołać do życia organizm cały, który zbudował jednak pewną ideę. Ona najpierw wyrażała się w tym, że zajęła się problemami świata pracy, całą opresją nad tym światem pracy wiszącą i próbowała to zwalczać. I byliśmy wtedy związkiem zawodowym. I później ten obszar zadań nam się cały czas poszerzał i zajęliśmy się całą problematyką reformy. I wreszcie na koniec myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że Solidarność okazała się być również skutecznym ruchem niepodległościowym. I to wszystko mi się składa na ogromny kapitał polityczny Solidarności. Tylko, że to już nie jest kapitał tylko związku zawodowego. Coś więcej, właśnie obywatelskiego ruchu. I dlaczego ja nie chcę o Solidarności, bo nie mówię nigdy o Solidarności jako o partii politycznej. Dlaczego o tym nie mówię? Dlatego, że my jednak bardzo się różnimy od partii politycznych. Choćby tym, że w tej chwili Komitety Obywatelskie w zasadzie jako jedyne ugrupowanie zajmuje się kreowaniem lokalnych programów dla lokalnych społeczności, miast i gmin. Tylko one próbują rozwiązywać problemy oświaty, kultury, zdrowia. Tylko one się zastanawiają, prawda, czy jest potrzebny jeden duży ośrodek, czy kilka mniejszych, czy jedna wielka szkoła, czy trzy społeczne, prawda, i tak dalej. Tylko w komitetach obywatelskich jest to myślenie. Mnie bardzo bliskie i w tym sensie pozostanę działaczem Solidarności i będę starał się o to, aby nie zubożyć tego ruchu. A dla mnie w tej chwili nie zubożyć tego ruchu to nie ograniczyć go do prostych funkcji związku zawodowego. Nie, przypisać mu jeszcze tą drugą nogę, na której on będzie stał, czyli właśnie komitety obywatelskie, również jako Solidarność. Bo w tym jest kapitał. Czy nie obawia się pan, że ruch Komitetów Obywatelskich może stać się uspółcześnionym odpowiednikiem BBWR-u?
ruchu, to jest właśnie bardzo popularny zarzut, bardzo często. Wręcz falanga frankistowska, tak. Prawda? Dlaczego? Blokującym rozwój demokracji parlamentarnej. Dlaczego? Nie rozumiem. Dlatego, że są aideowe, znaczy nie ma opcji politycznej w sensie tradycyjnym, prawda? Nie jest to ruch tam chrześcijański, socjalistyczny, prawda? Tylko jest to ruch, który nie ma ideologii politycznej, poza powiedzmy wpisanym tam antytotalitaryzmem. No, gdzie prawdziwe wszystkie... Działamy. No dobrze, ale działamy dopiero ile? Półtorej roku, prawda? Od tego okresu podziemia, który był strasznie niszczący. Poczekajmy, za chwilę się to wykrystalizuje. Za chwilę to, co jest ideą Solidarności, będzie precyzyjniej opisane. I być może wtedy zaczniemy to odróżniać od innych ruchów i ugrupowań i partii politycznych. I zaczniemy, i to jest łatwe. Natomiast jest jakby inny typ myślenia. To zresztą nawet, co czasami niepotrzebnie Lech mówi, że Solidarność dominuje nad życiem politycznym, w związku z tym trzeba Solidarność rozwiązać. No panowie, zaraz, Solidarność odniosła polityczny sukces. Dzięki temu jest na takim politycznym topie. I teraz zamiast mieć pomysł, że spróbujemy dorównać tej, prawda, organizacji, której się to udało, to my mamy pomysł, że my ją rozbierzemy na drobne i dzięki temu sami zaistniejemy. No to pomysł idiotyczny, to jest to właśnie ten typowe polskie piekiełko. Prawda? Nie dorównamy do najlepszego, tylko tego najlepszego za nogi ściągniemy z powrotem do kotła, prawda? Mam takie jedno pytanko jeszcze z okresu konspiracji, mianowicie w konspirze wypowiadasz wiele ciepłych słów pod adres gospodarzy, którzy cię ukrywali. Tak. Głównie pań, chciałem zwrócić na to uwagę, niektóre wypowiedzi mają charakter wręcz intymny. Jak rozumiem, nie tylko pisałeś i czytałeś. Ty mnie chyba pomyliłeś z Władkiem. Nie, wydaje mi się. Ale niemniej jednak to prawda. Rzeczywiście z wielkim sentymentem mówimy o naszych gospodarzach, bo to, muszę powiedzieć, bardzo ciekawa obserwacja dla mnie samego, kto nam w tym czasie pomagał. Teraz z przerażeniem słucham czasami głosów, tak jak na zjeździe, prawda, żeby wszystkich komunistów wsadzić do pociągu i wysłać na wschód, a tymczasem ukrywaliśmy się u komunistów. Oni byli w partii wtedy, jeden nawet był sekretarzem. W tym samym czasie działacze Solidarności, czyści i krystaliczni, członkowie Solidarności odmówili mi pomocy. Tak się zdarzało. Ukrywałem się u oficera policji. Fakt, kobieta z drogówki, ale jednak, jakby na to nie patrzył. Ukrywałem się u bardzo różnych ludzi. Ukrywał mnie Żyd, który ukrywał się przez całą wojnę. To było zdumiewające spotkanie, może zbyt krótkie. Ukrywałem się głównie w środowiskach inteligenckich. I to jest też interesujące spostrzeżenie. I to jest też a propos ostatnich ataków na inteligencję w tym kraju. I jak słyszę właśnie taki kolejny atak, ja odczuwam to bardzo boleśnie, bo to jest uderzenie właśnie w ludzi, o których wiem, że w najtrudniejszym momencie mi nie odmówili. Właśnie wtedy, kiedy moi koledzy, robotnicy, często się bali mi pomóc, to wtedy inteligencja im pomogła. Ja u Janka Dzindziory w pracowni bywałem. Teraz słyszę, że im te pracownie poodbierają. To po prostu czuję, jakby chciano dorżnąć tych, którzy oddają bodaj największe usługi temu krajowi. Bo to już w końcu nie tylko pomoc nam w podziemiu, ale o rany, to cały, jak mówię, to cały XIX wiek. Kiedy w zasadzie dzięki tym twórcom kultury idea państwowości polskiej i polskiej kultury przetrwała. Czasem odnoszę wrażenie, że Solidarność nie potrafi się wyzwolić, walcząc z komunistycznym sposobem myślenia, jednocześnie jest dokładnie w ten sposób myślenia wybudowana. A mianowicie, że na przykład to stare hasło, już nieaktualne niby, że klasa robotnicza jest przewodnią siłą narodu i tak dalej, my się jego wypieramy, a jednocześnie trzymamy się go histerycznie. Stąd właśnie ten atak, ma pan rację, na inteligencję mnie też mocno zaskoczył. Co więcej, te akcenty są nawet obecne się w przemówieniu Lecha Wałęsa na ostatnim zjeździe. Tak, to prawda. Ja między innymi dlatego chętnie zgodziłem się na dzisiejszy program, po to, aby móc o tym powiedzieć, bo ja mam to głębokie przekonanie, że te nasze doświadczenia są właśnie tym, co ja nazywam ideą Solidarności, czego chciałbym, abyśmy w tym nadchodzącym okresie
uniknęli. Zasadniczo wielu nawet twoich przyjaciół, jak i nieprzyjaciół, zarzuca ci mnóstwo niekonsekwencji w twoim działaniu jako działacza społecznego. To znaczy, zrezygnowałeś z kariery, czy z funkcji związkowych, zacząłeś organizować bank, zacząłeś organizować przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Wiele się zaczęło mówić na temat prezydentury Warszawy, teraz się nie mówi. Czy chciałem być prezydentem Warszawy? Oczywiście, że chciałbym. To bardzo, a jednocześnie popadł to bardzo, w Gazecie Wyborczej oficjalnie obecnego prezydenta. To bardzo podniecające, oczywiście, bo to myślę dla Warszawy bardzo cenna postać, osoba. Oczywiście, że chciałbym, bo Warszawa to bardzo na swój sposób podniecające zadanie dla działacza, czy wręcz polityka. Warszawa jest wielkim miastem, ma szansę być ważnym miastem europejskim, ale to parę rzeczy trzeba zrobić w tej Warszawie, prawda, żeby ona taką była. Trzeba mieć pomysł na tą Warszawę i nie tylko pomysł na to, gdzie i jakie wybudować hotele i biurowce. No, po ostatniej decyzji parlamentu obawiam się, że trudno nam będzie dorównać europejskim stolicom. Czy w tej sytuacji nie będzie jednak brakowało w kierownictwie związku właśnie pana jako osoby, która mając własne i podkreślam, własne i bardzo trzeźwe spojrzenie na pewne sprawy, mogłaby być swojego rodzaju przeciwwagą. Wydaje mi się, że to czucie, że jednak będzie brak, jest dość powszechne, a wobec tego dlaczego nie zdecydował się pan na kandydowanie? Na żadnym szczeblu, ani w Warszawie, ani centralnym. Do samorządu? Nie, do związku. Do władz związku. Do władz związku. Proszę pana, to jest tak, że po pierwsze w Warszawie na czele związku stanął Michał Bon. Jest znakomity, jest lepszy ode mnie. On ma serce do tego, żeby się tym związkiem i jego drobnymi sprawami zajmować, a muszę powiedzieć, że po 10 latach takiej ciągłej działalności człowiek czasami te różne ważne, drobne sprawy pomija. Więc w Warszawie stało się bardzo dobrze. Teraz ja odszedłem w stronę komitetów obywatelskich również dlatego, że te komitety, żeby być Solidarnością, to one muszą pokazać, że one potrafią z samym związkiem współpracować i że one potrafią być dla tego związku oparciem, pomocą. To się będzie objawiać w prostych rzeczach. Rośnie bezrobocie. Ale kto ma kreować nowe miejsca pracy? Ja właśnie bardzo liczę na to, że w komitetach obywatelskich będą powstawać lokalne programy, prawda, rozwoju drobnej wytwórczości, przedsiębiorstw i tak dalej, i że w tym właśnie komitety się odnajdą, że będą potrafiły to zrobić. I jeżeli potrafią, będziemy Solidarnością i nie będą nam wreszcie tej nazwy odmawiać. Ostatnio nastąpił rozłam w związku. Część pana byłych kolegów stworzyło związek Solidarność 80. No czy wśród nich znalazł się były pana zastępca Seweryn Jaworski? Czy sądzi pan, że jest szansa na ponowne zjednoczenie związku? Nie, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej szansy. Seweryn Jaworski nie znalazł się chyba w tym gronie, nie wiem, nie rozmawiałem z nim dawno, ale o ile się nie mylę, on się związał z kolei z inną rzeczą, mianowicie Polska Partia Niepodległościowa Solidarność, o ile się nie mylę. I również ci koledzy ze Szczecina i z Gdańska raczej już do związku, nie do Solidarności, naszej Solidarności nie przyjdą. I ja nie chciałbym, żeby przychodzili, mówiąc szczerze. Ja oczywiście znam Andrzeja Gwiazdę i bardzo go wysoko ceniłem i cenię, ale sądzę, że on po prostu bardzo źle ocenił cały miniony okres i tam są już jakieś blokady psychologiczne, nie pozwalające w ogóle na zbliżenie się. Dużo poważniejsza sprawa jest ze Szczecinem, dlatego że ja sądzę, że to wszystko, co się znajduje w słowach tych ludzi, którzy tam działają, w tych wypowiadanych przez nich słowach, ja w tym nie dostrzegam nawet cienia tej Solidarności, jaką budowaliśmy i jaką ja bym chciał, żeby ona była. Więc ja choćby od tej strony nie widziałbym ich w naszym związku. Lech Wałęsa powiedział, że nie chciałby w ogóle zasiadać przy jednym stole właśnie z panem Gwiazdą, ale chciałbym wiedzieć, czy oni chcieli, czy to wynikało w ogóle jakoś z ich deklaracji, nie, że oni chcieliby się znaleźć. W tym sensie chcieli, żeby ich przeprosić.
A czy to nie chodzi przypadkiem o animozje personalne? Tak. Animozje personalne było, między Jurczykiem a Wałęsą na przykład? Ja nie myślę, że... Nie wiem. Nie, to jest nie tylko. To nie tylko. To byłoby za proste. Jak mówię, ja dostrzegam ogromną różnicę również w słowach, w myślach wypowiadanych przez tamtych ludzi. Dostrzegam tą różnicę i dlatego uważam, że w tym sensie to porozumienie jest niemożliwe. Gdyby pan, dopuśćmy do takiej sytuacji, że odbywają się wybory prezydenckie z taką ordynacją, że każdy obywatel ma możliwość wyboru osoby. Tak. Czy pan głosowałby na Lecha Wałęsę? Bardzo wcześnie pan zadaje to pytanie, no. Bardzo niewygodne pytanie. Bardzo niewygodne. Ja muszę panu powiedzieć, że ja będę bardzo namawiał, jeżeli w ogóle będzie mój głos się liczył, to ja będę bardzo namawiał Tadeusza Mazowieckiego, żeby kandydował na urząd prezydenta. Takie są między innymi sympatie. Ja przynajmniej, ja będę bardzo namawiał, dlatego że urząd prezydenta ma uosabiać w sobie stateczność polityki, stateczność państwa, stateczność jego władz. Powiedział pan wykrętnie, no ale... No nie, jednoznacznie, jednoznacznie. Jednak wyraźnie, dziękuję, żeby każdy się tak wykręcił. Przepraszam bardzo. Czy mówił pan serio, czy też był to dowcip, kiedy w czasie konferencji prasowej ustępującej KKW w czasie drugiego zjazdu w Oliwii na zdanie Bogdana Borusewicza, że jest tutaj Zbigniew Bujak, odpowiedział pan tak, ale na szczęście nie siedzę za tym stołem. Czy był to zwischen ruf, czy też było to coś więcej? Proszę, o tyle, że ja nie... Ja się bałem kombatanstwa, bałem się, że możemy wpaść w kombatanstwo i każdy taki moment, kiedy nagle się robi stół starych działaczy i omawiają i wspominają, prawda, co robili jakiś czas temu, ja się tego wszystkiego natychmiast boję. Bałbym się wpaść w ten ton i dlatego tak właśnie powiedziałem, że dobrze, że nie siedzę, bo nie lubię, po prostu nie lubię takich chwil. Dziękuję, a teraz sprawa poważniejsza. Cały czas z tego, co pan mówi, wynika, iż jest pan zwolennikiem recepty komitetów obywatelskich właściwie na wszystko. Mnie tutaj trochę, że tak powiem, przepraszam za szczerość, ale niepokoi w pana wypowiedzi to, że na przykład nie dostrzega pan potrzeby pluralizmu politycznego w Polsce, że na przykład do tej pory w końcu wiele już spraw... Nie, to pan trochę mi imputuje, przepraszam. To może, aby ożywić dyskusję. O, dziękuję, to może nie w ten sposób. Wydaje mi się bowiem, że komitety obywatelskie przy całym szacunku dla nich jednakże nie zastąpią systemu wielopartyjnego w Polsce. Natomiast pewna praktyka organizowana w tej chwili przez komitety obywatelskie jest właściwie taka, iż one zaczynają same siebie uważać za jakieś cudowne panaceum na wszystkie bolączki i dolegliwości Polski współczesnej. Druga sprawa z tym się wiążąca i w tym samym temacie, problem OKAP-u. No przecież jednakże chyba coś w rodzaju rozłamów w OKAP-ie jest faktem, mimo takich czy innych głosów nawołujących do jedności. Ja się tutaj odwołam chociażby do głosów wyrażanych przez posłów należących do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, do głosów członków OKAP-u, ale sympatyzujących ze Stronnictwem Pracy, czy powiedzmy podobnych. W związku z czym nie wydaje mi się rzeczą także i słuszną, aby rozumieć jako drogę wyjścia monopol komitetów obywatelskich niżej i monopol OKAP-u troszkę wyżej, jako tą najwłaściwszą drogę dla współczesnej Polski. No tak, tak. Wszystko w porządku, tylko tak. Po pierwsze, my, jak rozumiem, nie tylko nikomu nie zablokowaliśmy drogi do tworzenia ugrupowania takiego czy innego. Wręcz przeciwnie, mam takie dziwne poczucie, że to dzięki działalności Solidarności i może komitetów te warunki powstały. Może niesłusznie, może jeszcze jakieś siły inne działały, że te warunki powstały, ale mam takie wrażenie, żeśmy się do tego przyczynili. W tym sensie nie mam takiego poczucia, abyśmy chcieli monopolizować na nowo rynek. No, chcielibyśmy na nim dominować, ale to zdaje się chęć każdego ugrupowania politycznego w każdym kraju i zdaje się, że chęć raczej zdrowa. Bo gdybyśmy mieli ten pomysł, że wprawdzie będziemy, ale nigdy nie będziemy dążyć do tego, żeby wygrać, to byłoby w tym coś nienaturalnego. Znaczy, że z nami jest coś nienormalnego.
Natomiast właśnie te obawy o to, że komitety zaczynają dominować, one przeradzają się w taką sugestię w stronę komitetów, właśnie żeby, nie wiem, żeby się rozwiązały, że przestały istnieć czy coś. I to jest dla mnie niezrozumiałe. Jak mówię, tak jak my nie blokujemy, nie zabraniamy nikomu się rozwijać i formować w ugrupowania polityczne, tak bardzo proszę, żeby i nam pozwolono istnieć, rozwijać się ze wszystkimi problemami wewnętrznymi, bo u nas są podziały, kłótnie, spory. No dobrze, to chcemy się kłócić, wspierać we własnym gronie, ale jednak to całe ugrupowanie solidarnościowe budować. Proszę pana, przepraszam bardzo. Nie, wie pan, ale każda, myślę, że każda władza, każdy minister musi mieć swoiste zaplecze społeczne, które go wspiera. I ja się czuję takim elementem takiego właśnie politycznego zaplecza, które broni. Ja na przykład bardzo jestem zaangażowany w obronę koncepcji reformy Balcerowicza, prawda, choć on jest atakowany z różnych stron. Ja jestem bardzo zaangażowany w koncepcję obrony tego modelu prywatyzacji, jaki został opracowany przez Krzysztofa Lisa. Uważam, że to bardzo dobry model i będę z tym występował. I w tym sensie czuję się elementem tego właśnie społecznego zaplecza dla tego rządu i dla poszczególnych jakby spraw, które ten rząd przeprowadza. Padło już tutaj sformułowanie o groźbie społeczeństwa sfanatyzowanego. Wspominałeś, Zbyszku, o fundamentalizmie. Chciałem nawiązać do twojej wypowiedzi na zjeździe z troską o przejawy nietolerancji, szowinizmu, nawet antysemityzmu w Polsce i nie tylko w Polsce. Troskę tą niewątpliwie podziela wielu światłych ludzi. Czy myślisz, że to niebezpieczeństwo jest tej miary, że może zagrażać procesowi fundamentalnych przemian w Polsce i naszej drodze powrotnej do Europy? Może. Gdybym myślał inaczej, że nie zagraża, to bym się tym nie zajmował. Ale ja myślę, że ono zagraża. Dlatego, że wprawdzie nasi kandydaci, a teraz posłowie i senatorowie, podczas kampanii wyborczej zapowiadali, że nie będzie lepiej, tylko gorzej. I wprawdzie nie ukrywali, że to gorzej będzie trwało długo, wiele lat. Ale mam wrażenie, że szybkośmy o tym zapomnieli. Minęło kilka miesięcy i już mówimy, że nie ma wyników. To jest jakieś nieporozumienie. Tu minie kilka lat i jeszcze będzie trudno mówić o wynikach. Ja oczywiście, obserwując szczegóły całego programu Balcerowicza, ja widzę oczywiście te wszystkie pozytywne efekty samego tego programu. Ale my będziemy przeżywać jeszcze bardzo trudne momenty. I jeżeli w tym, w którymś takim momencie, powiedzmy przy gwałtownym skoku bezrobocia, które jest znikome, jest na, jak na skalę gospodarki rynkowej na razie marginalne, ale jeżeli ono skoczy do kilku, kilkunastu procent, co znów nie jest dziwnym zjawiskiem w gospodarkach rynkowych, powiedziałbym normalnym, ale w Polsce może się okazać szokiem. Jeżeli ktoś to zechce wykorzystać, jeżeli ktoś na tym zechce nagle zbić kapitał polityczny, czy nawet właśnie przejąć kierowanie państwem, możemy mieć do czynienia właśnie z wybuchem populizmu, za który cały kraj nagle może okazać się, że płaci ogromną, wysoką cenę. I tego ja się boję. Czy mógłby pan jeszcze na koniec powiedzieć o najbardziej ekscytującym momencie swojego życia politycznego i solidarnościowego? Czy to była ta sławna ucieczka ze zjazdu, który miałby zostać wyaresztowany w momencie stanu wojennego? Czy to było właśnie to sławne urwanie się tej całej obławie? Może pan coś na ten temat powiedział, ale bo to też jest nieznana historia. Tak, a to czym innym są osobiste przeżycia i w tym sensie ta przypadkowa wpadka i to, że ja będąc na Rakowieckiej, będąc kim byłem, zdołałem się urwać, to było największe dla mnie samego zaskoczenie. To prawda, to jest takie osobiste przeżycie. Natomiast co było takim najbardziej ekscytującym momentem politycznym? Ona najbardziej ekscytujący był jednak sam początek Solidarności. Kiedy my działaliśmy na poziomie zakładu pracy i mieliśmy wyobraźnię na to, co mamy tam zrobić. I nagle się okazywało, że sytuacja pędzi w przód i że trzeba mieć wyobraźnię na to, co robić w skali regionu. Po czym się okazywało, że jesteśmy już o wiele dalej i trzeba było umieć myśleć w skali całego kraju.
prawda? A przepraszam, chciałbym pana zapytać wobec tego ocenę tego dziesięciolecia. Tu mówił pan o początku związku, później stan wojenny i wiosna 90 roku. Zmieniło się dużo. Pan na pewno ma swoje przemyślenia, miał pan dużo czasu na przemyślenia. Czy stało się tak, jak wtedy pan myślał, że stanie się, jak wyobraźnia to sugerowała, czy mogło stać się zupełnie inaczej? Nie, nie, oczywiście, że mogło i oczywiście, że nie stało wyobraźni w tamtym czasie, żeby przewidzieć tą całą drogę, żeby przewidzieć te wszystkie zwycięstwa i sukcesy. Oczywiście one gdzieś się o tym myślało, ale umieć precyzyjnie pokazać tą drogę, o nie, to było niemożliwe. Niemniej jednak dla mnie ten okres 10 lat polityki z Solidarnością jest moim zdaniem ogromnym zwycięstwem w ogóle polskiej polityki na arenie międzynarodowej, ale nie chcę tu powiedzieć, że właśnie, że Polska coś wielkiego wygrała. Nie. Polska była krajem powstań. Polacy jak mieli coś ważnego do zrobienia, to robili powstanie. Polska polityka była niestabilna. Polska polityka nie budziła zaufania. I oto nagle, po tych 200 latach niewoli, po tym krótkim okresie niepodległości, wojny komunistycznej, dyktatury, nagle Polacy prezentują w ciągu 10 lat niezwykle taką twardą, konsekwentną i zwycięską linię polityczną. Mówił pan o kandydowaniu ewentualnym w przyszłości do parlamentu. Czy czyniłby pan to z ramienia jakiejś konkretnej partii? Tylko z ramienia Solidarności, Komitetów Obywatelskich Solidarności. Przy czym wie pan, ja do tego podchodzę z pewną rezerwą, dlatego że ja nie mam poczucia, że muszę. Ja nie mam poczucia, że jak nie to, to koniec, to po mnie. Dlatego że w tym sensie ja raczej mam duszę społecznika niż polityka. Dlatego że ja czuję, że ja muszę mieć pracę, zadanie, robotę, że ja muszę coś zrobić, coś zorganizować. Właśnie, a nie, że muszę się znaleźć w takim czy innym ciele szacownym, prawda, wybranym i tak dalej. Nie. A muszę powiedzieć, że bardzo by się pan tam przydał, ponieważ ludzie z pańskim dystansem chyba właśnie w Sejmie byliby nieźle widziani. Proszę pana, kończąc ten program, ja bym chciała jeszcze tutaj, ponieważ nawracamy co i raz do tego nurtu kombatanckiego i tu mi się szalenie spodobało znowu, że pan powiedział, że właśnie nie, pan nie chciałby się czuć kombatantem, a wydaje mi się, że ostatnia ta linia jest jak gdyby dość mocna. To znaczy zaczyna plakietka Solidarności, przepraszam, jeżeli się wszystkim wydam bardzo czerwona, to jest to nieprawda, nie jestem nawet różowa. Ale czuję jak gdyby, że plakietka Solidarności zaczyna trochę funkcjonować jak legitymacja partyjna. Czy sama Solidarność się tego dla siebie nie boi? Że w pewnym momencie właśnie ordery tutaj zaczną być paszportem, przepustką do pewnych urzędów, do pewnych spraw. Czy nie jest troszkę to tak, że w tej chwili my walcząc o wybór Solidarności, ja przynajmniej walczam o to, żebym się z tej Solidarności w swoim czasie mogła śmiać też, jeżeli będzie taka potrzeba, albo również z nią walczyć. Boję się, że aura temu jak gdyby nie sprzyja. Czy sam, na przykład pan, osoba rzeczywiście trzeźwa, nie boi się tego dla waszego ruchu? Wie pani, nie. Nie. Nie dlatego, że osiągnęliśmy wielki sukces, prasa jest wolna, telewizja mówi coraz swobodniejszym głosem, w radiu też, dziennikarze mogą na nas nakrzyczeć, nikt ich za to, prawda, nie cenzuruje, nie zamyka i dlatego jak ja jestem przekonany, że jak za mocno gdzieś, prawda, naciśniecie? Jak coś nam gdzieś nie wyjdzie i jakby okaże się, że zaczynamy się wygłupiać, to ja jestem pewien, że wtedy będziecie umieli to natychmiast obnażyć, nie, no niech wam pokazać. Wyjdzie. A sam pan tego chciał, bo 10 lat temu na zjeździe nadzwyczajnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, gdzie mogłem pana obserwować, wzywał pan nas, piszcie prawdę. Tak. Tak było. Bardzo panu dziękuję za to dziękuję. Spotkanie. Było dla mnie naprawdę prawdziwą, osobistą przyjemnością też. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do zobaczenia.